Bartek Nowak z nami. Bartek, w zupełnie innych nastrojach. Spotykamy się przed meczem. Wcześniej te kilka spotkań, rozmówek tutaj z chłopakami, zawsze była ta mowa o przełamaniu, o konieczności powrotu na zwycięską ścieżkę. No a teraz powróciliśmy na zwycięską ścieżkę. Czy ten taki lepszy nastrój wy też odczuwacie? Jaka panuje atmosfera w szatni teraz przed spotkaniem z Radomiakiem? U nas akurat zawsze jest dobra atmosfera, ale po zwycięstwie ten tydzień jest taki bardziej optymistyczny i muszę powiedzieć, że no, nie wiem czy przełamanie, ale na pewno wierzymy, że to nie jest żadna blokada, że nie umiemy strzelać bramek, tylko to była kwestia tej pierwszej, żeby uwierzyć i wtedy poczuliśmy się i w meczu z Zagłębiem pewnie i więcej nam wychodziło i na cięższe zagrania się próbowaliśmy cięższych zagrań i mam nadzieję, że z takim właśnie podejściem i optymizmem wchodzimy w ten mecz teraz z Radomiakiem. Tydzień minął bardzo dobrze i już czekamy na piątek. Trener po ostatnim meczu powiedział, że Górnik tak naprawdę zagrał swoje, tylko po prostu w tym meczu wszystko się udało. Podzielasz tą opinię? Jaka jest twoja opinia na ten temat? No właśnie, że Górnik niby cały czas gra jednym poziomem, a jednak wyniki liczbowe i punktowe są różne. Co się zmieniło albo czego brakowało? Ja myślę, że większość sezonu gramy na równym naszym poziomie. Gramy, myślę, atrakcyjnie, ofensywnie. Myślę, że te mecze się fajnie ogląda. Czasem ze względu na trochę słabszą naszą grę obronną, czasem ze względu na dużą liczbę sytuacji i to niewykorzystanych, co nie zawsze się na wynik przenosi, tak? Ale myślę, że mamy w tym sezonie swój cel, mamy swój cel w sensie stylu grania. I staramy się go realizować. Fajnie, że teraz strzeliśmy 4 bramki, że udało się tą grę solidną potwierdzić i wynikiem końcowym. No i myślę, że jak będziemy tak grać dalej, to będzie wszystko dobrze. Myślę, że przede wszystkim musimy się skupić na troszkę uważniejszej grze z tyłu i trochę skuteczniejszej grze z przodu i wszystko będzie dobrze. Dwa ostatnie pytania. Pierwsze Radomiak. Wiosnę, jesienią. No, sensacja ligi, ten czarny koń, wygrane mecze, my też niestety w Radomiu nie przywieźliśmy z Radomia korzystnego wyniku. Teraz na wiosnę złapali trochę zadyszkę. Gdybyś twoim zdaniem powiedział, na co jednak trzeba najbardziej uważać w tym meczu z Radomiakiem, co jest takim ich największym atutem, co trzeba zneutralizować, żeby kibice w Zabrzu się cieszyli? Myślę, że to jest dobrze zorganizowana w defensywie drużyna i mają groźne kontrataki i na to myślę na pewno musimy zwrócić uwagę, tym bardziej, że my gramy dość otwarty futbol, staramy się grać wysoko i ofensywnie i na pewno na to musimy być uczuleni. I ostatnia kwestia, jak zwykle skierowana w stronę naszych fantastycznych kibiców. Trzeba ich zmotywować. Gramy przedostatni mecz u siebie w tym sezonie i sezon się skończy. Co byś chciał od siebie, od szatni, od chłopaków, ale przede wszystkim od siebie powiedzieć naszym trójkolorowym fanom, żeby znowu Roosevelta płonęło i trząsło się u podstaw z głośnego dopingu? No ja myślę, że ten pierwszy krok już zrobiliśmy tydzień temu, że pokazaliśmy, że te 3 ostatnie mecze bez zwycięstwa, 3 porażki nawet, te ostatnie zostały przełamane. Wracamy do naszej gry. Myślę, że w głowach ani w nogach nie ma już żadnej blokady, że nie potrafimy strzelać i myślę, że będzie fajne, ofensywne widowisko. I no tak jak powiedziałeś, 2 ostatnie mecze, myślę, że warto być z nami. Będziesz najskuteczniejszym graczem Górnika tego sezonu? No trochę to trwało, zanim Hesiego dogoniłem, ale wreszcie się stało i teraz muszę go przegonić. Więc mam nadzieję, że tak. Chociaż Lukas i Kubic też siedzą nam na ogonie. No to życzymy wam wszystkim równego wyścigu. Dziękuję bardzo. Dzięki.